KSW31. It's time. Trzymał się w tej chwili Zawadzki siatki. Brawa dla Gniatka. Teraz wpięcie drugiej nogi. I za chwilę zobaczymy próbę duszenia. Gniatek idzie na plecy, rozciąga, nie ma zapięcia pod brodą. Pierwsza próba poddania duszeniem za pleców przez Gniatka wybroniona. Rozpiął nogi rywala Zawadzki i czyżby za chwilkę. A to on miał wrócić do gry. No, jakież to było piękne, jakież to było szybkie i niespodziewane. Osiot! Czyżby jeszcze w końcówce trzeciej rundy? Ten pojedynek miał zakończyć się przez TKO! Jakże szybko, jeden cios za drugim, jak karabin maszynowy w tej chwili atakuje. Mateusz Gabrot i pija głowę Brazylijczyka. Sekundy, sekundy, sekundy. Tak jak obiecywał. Przed czasem. Ile przed czasem? Sekundę, dwie! Wkręca się pod swojego rywala. Krzyczał teraz, jest skrętówka, to jest szansa dla boksa na to, aby zakończyć ten pojedynek już teraz. Pracuje cały czas nad nogą rywala Rafał Mox. Kręci w tej chwili Mox. Jest ręka. Nie, jednak zerwane to i sytuacja się odwraca. Ta ręce Brazylijczyk. Ładne, świetne, ma plecy. I teraz do góry, czy będzie rzut? Próbuje wyciągnąć rękę do Kimury w tej chwili Rodrigo Caballero. W stylu legendarnego Kazusiego Sakurawy wciąga Gabrota w parter. Powolutku właśnie. Ale starała nie daje się Kowalkiewicz. Znaleźć ten moment, wskoczyła jednak w tej chwili Brazylijka za plecy Kowalkiewicz. Palindra Faria, a za plecami ciasno wpięta Karolina Kowalkiewicz będzie pracowała nad duszeniem za pleców. Teraz Polka musi przetrzymać. Szybko, dynamicznie, dwa razy lewą ręką, pokazał kończę, że to nie boli, trafił prosty mi w tej chwili, idzie Japończyk. Kolano za kolano, prawy za prawy, kapitalna końcówka, a trzeciej rundy tego pojedynku pomiędzy Kowalkiewicz a Farią. Faria idzie do przodu, nie każdy cios dochodzi, teraz Kowalkiewicz, teraz Faria, teraz Kowalkiewicz i znów Faria. Brawa dla obu pań. To są grzmoty dopiero. Karolina Kowalkiewicz i Kalindra Faria. Brawo, brawo, brawo. Teraz fantastycznie Kowalewicz poszedł. Jak jest to cudo Kowalewicza. I teraz już ręka przełożona na szyję. Będzie duszenie za pleców. Jakuba, tak jest. Lepiej. Kuba Kowalewicz. Przykleił się ciasno do swojego rywala, Hanzo Rajijew, próba przejścia gardła, te długie nogi, jest przełożona, jest trójkąt nogami i Balacha! I ta Balacha przez Kojkę, czy to wytrzyma jeszcze w tej chwili, pokazuje Hanzo, że wszystko jest w porządku, idzie w swoją prawą stronę, ale to jest to 12. zwycięska walka, Rebel Kojkę. KSW 31, it's time.